Witajcie, mężczyźni, z tej strony Raul, w kolejnym odcinku z Hardware na modyfikacji Albo Blues jako armia Cerberusa. Akurat Cerberus można przetłumaczyć na polski. Więc w ostatnim odcinku, no AI trochę nas oszukało, bo ożywiło to, tylko że my zamieniliśmy się w wielkiego mutanta. I nie powiem, nie tego dokładnie chcieliśmy. Ale jak już mamy, to bierzemy. Więc teraz szykujemy się na wojnę przeciwko Teksańczykom. I Teksańczycy, wygląda na to, że gdzieś się podzieli. Coś tam wy chcecie przeciwko tym. A to czasami jest źle, bo oni potrafią tej wyspie się gromadzić w dużych ilościach. Więc musimy się przygotować w głównej mierze to. Mamy taki problem, że chcemy trochę technologii pozdobywać, zanim tutaj zaatakujemy. Okej, mam Chor, ktoś wysadził go. Czy to jest jakoś tak powiązane z fabułą, że to jest jakieś takie DLC, coś takiego tam się robiło? Nie pamiętam dokładnie, jak to działa. Więc tak, tutaj oczywiście mamy matrony, mamy los. I nie powiem. Czekajcie, czy to nam się nie zmniejszyło takiego? Czy oni nie byli już? Okej. Tutaj trochę ich tak pustujemy. Pytanie jest takie, co dokładnie im pozwala na to? Dobra, jakoś sobie radzimy. Więc tak, to jest taki nasz na razie plan, żebyśmy po prostu jedyne co to robili. A to im pozwala na to, okej. Okay. Czyli już wiem co im to dawało. W sumie nie czytałem nigdy, a później jak chciałem to przeczytać, to mnie pokazywało. Więc no jedyne co możemy teraz robić, to się zbroić i ulepszać nasze jednostki jak najbardziej. Na pewno tutaj będziemy chcieli w sumie pozdobywać trochę jakichś takich przewag technologicznych, ale główną naszą przewagą może być po prostu ilość dywizji, którą będziemy mogli wyprodukować. Więc powoli ich produkujemy. Jak sami widzicie, to jest po prostu takie powolne, powolne po prostu produkowanie ich. Wcześniej nie produkowałem ich, bo w sumie też nie miałem manpowera, a teraz już trochę mamy. No i jedyne co możemy teraz robić, to po prostu patrzeć, gdzie oni tutaj mają tych swoich i obstawiać te miejsca. Gdzie są cieśniny. No a później po prostu ich zaatakować. W sumie takie proste. Prosty plan. Ale czy się nam uda, to zobaczymy. Oni mają power armor. Więc to też nie będzie zbyt proste dla nas. Jedyne co my możemy się modlić, to że oni jak tam zaatakują, to trochę zdejmą gości. Też dostaliśmy bonus od jednego z tych pomocników naszych, ministrów, który tam dał po prostu nam dodatkowy atak. Okej. To już się zakończyło, czyli miało rację, że po prostu powinniśmy nic nie robić. No i na razie jedyne co możemy po prostu robić, to czekać. Nic więcej. Okej. Mieliśmy przez pewien czas więcej research slotów, ale straciliśmy. Okej, New Vegas padło. Bywa czasami. O, i teraz już mamy dosyć sporo tego, więc możemy wykorzystać do robienia fabryk militarnych. Tak. To jest to, co uwielbiamy.
A w międzyczasie po prostu będziemy czekać. No niestety, ten odcinek to jest takie przygotowanie się do wojny, więc będzie dużo z oczekiwania na te wszystkie rzeczy. Basic training to też można zrobić. Się nam przyda. Okej. Czy coś tutaj mamy? Szczerze to będą już nasze ostatnie dywizje z tego. Wydaje mi się, że później to już będziemy mieć wystarczająco. Oraz dlaczego ty masz 4 dywizje? Czy ty masz coś, co powoduje, że możesz tylko brać część dywizji? Lone Wolf. O, akurat dostaliśmy z Lone Wolfem. Właśnie, Lone Wolf jest fajny, tylko że nie jest fajny na duże armie. On powinienem zobaczyć to wcześniej, po prostu dać mu ten plus 6. Wtedy też w miarę jest ok. Ok. Tutaj powoli się biją. Jak to wygląda z tym? Weekly Manpower skądś dostajemy. Nawet nie wiem skąd. Dobra, ale ta armia wchodzi. I tutaj zaczynamy produkcję mniejszej ilości, bo będzie nam potrzebny manpower na wojnę. A wy w takim razie zostaniecie wysłani tutaj. Tutaj w takim razie też dostanie. Nie wygląda, żebyś miał tych do minusów. Niestety to jest punkt gry, że nie pozwala nam klikać od razu. Dobra, i mamy tutaj gości. Wy dostańcie taki dosyć duży rozkaz. I w głównej mierze teraz jedyne co, to możemy pierwsze ćwiczyć, albo drugie czekać, jak oni tutaj to zrobią i zaatakujemy ich. Mamy oczywiście jeszcze tutaj te wszystkie bonusy, ale wydaje mi się, że to jest coś takiego, że już dalej nic nie ma, że tutaj nie będziemy już mieli więcej. A World Conquest to już część, no część próbowałem. Często to jest coś takiego, że jest powstrzymywany przez tych tutaj, bo oni się często dosyć mocno biją i kończy się na tym, że jednak mają tutaj trochę są zbyt wypustowani, no ale to wiadomo, że jest coś takiego, że oni później zbytnio po prostu nie patrzą na to, jeżeli chodzi o deweloperów, że no co później się stanie, no to zazwyczaj jest coś takiego, że no szkoda, no ale w sumie my aż tak bardzo nie zwracamy na to uwagi. Okej. Pytanie jest takie, bo to my musimy zrobić o to. Czy my jesteśmy gotowi to zrobić? Wydaje mi się, że nawet jesteśmy gotowi. Więc w tym odcinku już zaatakujemy ich. W międzyczasie możemy konewki sobie wybadać. Tak, mutanci będą z konewkami chodzić. Okej. W takim razie niech się tutaj szykuje. To tutaj będzie 350. Pytanie jest, czy to jest dobrze, że tak robię, bo oni mogą ich nie zaatakować. Co? Może nie być miłe. Okej. Jak tam z surowcami? Wszystko jest w sumie okej z surowcami. Okej, mamy już tutaj ten Wargol. Więc jedyne co, możemy tylko czekać. Tutaj trochę już tujemy. Tutaj mamy ołowę. Tutaj to w sumie nawet nie zwracam uwagi. Nie wiem, czy będę w ogóle wysłać tą armię. Ci tutaj wyglądają nawet na ciekawą armię, ale będziemy musieli jeszcze ogarnąć sobie. Okej, na razie sobie spróbujmy może rozdać medale. Nie mamy jakichś ciekawych medali, szczerze powiem.
Ogólnie ciekawie, że mamy jakieś rosyjskie medale. To jest zawsze fajnie. Jak w grach mamy rosyjskie medale, to nie jest żart. Dobra, to jest żart. Bo jak nie powiem, że to jest żart, to wszyscy pomyślą, co ty mówisz? Okej. Hero of the Soviet Union, tak. Jesteście bohaterami Związku Radzieckiego. Okej. I co tutaj możemy zrobić? Behemoths of Industry. Tak. Jesteśmy behemotami. Okej. Co tutaj możemy wybadać? Kolejne ulepszenia. Okej, zaatakowali. Co oznacza, że my teraz powinniśmy się przygotować do tej wojny. Oni się tutaj trochę poruszali. I jedyne co możemy zrobić, to zapisać i włączyć to. I zobaczyć, jak to pójdzie. Okej, wojna. Okej, widzę dużo zielonego. O nie. Teraz będzie ten dźwięk. Nie cierpię go. Okej, dobra, niech tu idzie. Ale wygląda na to, że nasza armia supermutantów. Zapomniałem o tym, że tego nigdy nie przekrzyczę. Okej. Nasza armia supermutantów. Udaje nam się tutaj ją w miarę jest dosyć dobra. I teraz jest pytanie, bo Lone Star to nie chce dołączyć do tej wojny. Znaczy my mamy w ogóle Wargroup na Lone Stara? Mamy. Ale to atakujcie mi. Dlaczego nie mamy ich atakować? Okej. Wygląda na to, że z łatwością się przebiliśmy. No, nie powiem, trochę słabo wam to idzie. Ponieważ no, z łatwością się tutaj przebiliśmy. Okej, jak zwykle ciśniny musimy trochę poogarniać. No i wygląda na to, że tutaj się rozbijamy o resztę. I dobra, rozumiem jeszcze tutaj rozkaz. Trochę podatakują. Jak zwykle jest tutaj przerwa. Wy z tej armii na tą przerwę. Dobra, i no i tutaj pozbawiacie się ich. Okej. Nie no, szczerze powiem, to Texas naprawdę jest silny. A to, co teraz się dzieje z nim, to ja nawet nie. Trudno to opisać. Powiem tak. No bo zazwyczaj oni naprawdę w tym regionie powodowali pewny opór. Na pewno nie przeciwko robotom, ale przeciwko innym to w miarę byli agresywni. Okej. Dawajcie tutaj, bo jak zwykle tutaj trzeba jeszcze przejąć trochę tych jednostek. Okej, właśnie pokonaliśmy ich. Co? Kto jeszcze jest tutaj? Assassin's City. To jest zbyt dużo Assassin's Creed'a grali. Okej, wyślijcie tutaj jednostki. Okej. O, część tutaj nie jest pod rozkazem. Dobra, szybko się pozbędziemy tego. I wejdźcie tu. Wy też nie macie rozkazu. Dobra, no to wyślemy was tutaj. A wy macie rozkaz, okej. Okej, jak to wygląda? Czekajcie, wy? Na pewno macie rozkaz? No, zapewne mieli, tylko że akurat trochę nie poszło. Okej, co tutaj był? Life Giver. Life Giver.
Dobra, i widzą, że już sobie radzimy. No. Wróćcie, to musimy tylko podbić ich. Musimy Paryż podbić. Jedziemy do Paryża, panowie. Okej, okay. Egerico. Egerico. I Mexicano. Chce tutaj coś przeciwko nam. Ale nie powiem. Ile tutaj? Ile wy chcecie? Nigdy! Poza tym, że trochę zbyt mało czasu mamy na to. To nigdy! Dobra, w takim razie szybko musimy wysłać armię. Okej. Wysyłamy na szybciucha armię, bo widzę, że tutaj ktoś inny chce nas zjeść, a my póki co szybko zdobądźmy Paryż. Jej, zdobyliśmy Paryż. Nie wiem dlaczego to brzmi śmiesznie w tej sytuacji. Okej, okay, w takim razie się nam udało tutaj przejąć, mamy trochę dużo terytoriów, więc wydaje mi się, że zajmiemy się jeszcze tymi, bo ci ewidentnie mają problemy z nami, a my nie lubimy ludzi z problemami. Okej, okay, wyślijmy tutaj. Okej. Okay. Dobra. Udało mi się, że tutaj taki napakowany gość jest. Okej. Okay. O, ma się los. Ten ma trochę expa. To było coś takiego właśnie dziwnego, że ci z expem trochę poznikali. Ten ma 503. Jest jakiś taki, który nie ma. No, nie ma takich. Dobra, możemy w sumie spromotować ciebie. No, felicitation. Jest tylko po to, żeby było. Dobra, masz tutaj trochę tego. Wysyłam cię pod tych. No i jakiś tutaj bonusik do supermutantów zawsze chętnie. Dobra. No i w sumie kolejny przejęty teren. Kolejne fabryki. Zawsze chętnie. Okej, okay, jak to wygląda? Tutaj też pewne ulepszenia. Jest pytanie, czy nas zaatakują, czy po prostu będzie coś takiego, że... No właśnie. Że będą stali i nic nie będą robić. Okej. Okay. To mnie najbardziej wkurza, że jeżeli będziemy ich podbijać, to no, będą tutaj się chować po tych wszystkich wysepkach. I to jest najbardziej denerwujące w nich wszystkich. No ale widzę dużo zielonego, więc... No nie powiem, a i trochę słaby jest. Okej, dajcie mega agresywnie. A jeżeli chodzi o korowanie, to możemy tutaj zacząć korować. Wow. Ej. Prawie wszystko skorowałem. Nice. Okej, czy to znaczy, że mogę wreszcie zrobić... O tak, mogę to zrobić. Więc teraz w sumie mógłbym zrobić podbój całego Meksyku. Co nie jest głupim planem. Nie jest głupim planem. Ale to jest coś takiego, że my po prostu możemy podbić cały świat. A jak mówiłem, podbój całego świata to jest ból. To jest ból. Dlatego, że tak naprawdę... My możemy być wystarczająco silni, żeby to zrobić, tylko że czy nam się to opłaca? To jest takie główne pytanie do tego, czy nam się w ogóle opłaca to robić, dlatego że jest naprawdę kilka odcinków, które jedyny sens jest to, że będziemy atakować. Okej, okay, wejdźcie na ten prowincję, bo tutaj może nam dobrze iść wojna na samym początku, ale warto, żebyśmy, jak jesteśmy na tym, to żebyśmy tutaj przejmowali. A poza tym, ciekawe co nasz rozkaz poszedł w drugą stronę. Okej. Okay. Wy wszyscy
Atakujcie tu. Was mogę tutaj wysłać, żebyście odcięli. Właśnie o to chodzi, żebyśmy odcinali tą armię, a nie jakoś tak dużej, jakoś ta duża armia nie jest. Ale w głównej mierze to jest coś takiego, że no mają te prowincje, to jest bardziej wina gości, którzy tworzyli tą prowincję, że one są okropne do przyciągania. Okej, okay, pozbyliśmy się. Wy możecie wracać na rozkaz, którego praktycznie już nie ma. Więc wracajcie na ten rozkaz. Tutaj też niech jedna armia wejdzie na ten most. I też ich przejmie tu. No i już w sumie przyjęła. No i na tym w sumie polega cały konkurs tego państwa. Dlatego, że oni w pewnym momencie mogą mieć dosyć dużo tych jednostek. Ale za to, że my jesteśmy zbufowanymi mutantami, to my w sumie mamy takie dosyć duże bonusy. Wiecie, mamy tutaj, mamy 129, country plus 23, plus jeszcze commander plus 35, więc no, dosyć dobrze. Dobra, wygląda z tego, że z tyłu tutaj nic nie ma, a oni tych, żeby też podbić, to trochę jest ból. No ale jak sami widzicie, wystarczy, że podbijemy kilka dużych miast i już powinno być po tym. Okej, tutaj jest event taki, że są zawody. Okej, widzę, że musimy jeszcze trochę popodbijać. Kto by się spodziewał, że nowa armia, neoarmia mistrza powstanie. Co mnie trochę w bólu. Takim realnym. Ale mam już tutaj wszystko. Nice. Okej. Okay. Statek bez nazwy, zawsze uwielbiamy. No i okej, okay, przejęliśmy to. Teraz możemy oczywiście wejść tutaj i przeklikać to wszystko. No już nie wszystko. I w głównej mierze właśnie o to chodzi, że tutaj możemy sobie to porobić. Oprócz tego, że wydaje mi się, że już mamy 50 skorowanych, no to jest coś takiego, że no, powoli to robimy. Na samym końcu mamy to, żeby przejąć cały świat. Tak naprawdę po tym przejęciu całego świata to nic zbytnio nie ma, więc to, co mogę zrobić teraz, żeby wam tylko pokazać, bo nie chce mi się prowadzić War Conquestu na Ouroboros kolejnego. Jakby to był taki regionalny War Conquest, to jeszcze rozumiem, ale taki War Conquest, który polega na tym, że o, masz tutaj klejmy i teraz buduj wielką armię i powoli przejmuj to, to nie jest tak naprawdę, byśmy z łatwością to zrobili. Więc Annex All, trochę będzie lagów. Chodzi o to, że chciałbym tylko pokazać, że tak naprawdę nic nie ma po tym. No, to trochę zajmuje czas, bo to jest trochę więcej państw niż na podstawce, więc dlatego tak trochę zajmuje. No, w międzyczasie. Jeżeli chodzi o to, to wydaje mi się, że... Bo ja nie chciałem się aż tak bardzo zdenerwować znowu na tą serię, więc dałem sobie na najłatwiejszym poziomie trudności. No, to jest najlepsze, jeżeli nie chcesz się denerwować, żeby to zmienić. To ogólnie rzecz biorąc, no to nie była jakaś taka najłatwiejsza ścieżka, bo tam co chwila ci zabierało coś. Ale dzięki temu, że miałem political power za ten poziom trudności, no to nie dochodziło nic poważniejszego tak naprawdę do tej... Dzięki po prostu political power mogłeś wszystko ogarnąć. A wiadomo, że w hoju często chcą zabierać tobie political power za to, że istniejesz. Po prostu, bo jest dużo na przykład mechanik, które potrzebuje political power, a po prostu gra uznaje, że nie, że po prostu
po prostu, znaczy gra twórcy bardziej, że będziemy ci co chwila zabierać Political Power, bo to jest nasza ulubiona gra, że o, coś stracisz, no to Political Power i co nam zrobisz, no zrobię to, że nic tak naprawdę nie mogę robić w tej grze. Okej, więc tak to wygląda, czy coś mamy po tym? Jak sami widzicie, mamy coś tutaj z supermutantami. Jak sami widzicie, tutaj tak naprawdę nie mamy nic nowego. To mógłby się spodziewać. Nie ma nic nowego. No, czy mogę za chwilę włączyć i ciekawe. Ale niech dołączy do nas. My zawsze lubimy nowych generałów. A tak, tutaj jest Tabita, zapomniałem, że to był ten. Więc mogę jeszcze odpalić to i jak sami widzieliście, coś się nam wam powyłączało. I w skrócie, czy mogę jeszcze właśnie to korować i zrobić to? No w sumie mógłbym to zrobić, więc dajcie jeszcze chwilę. Markov State Core. Ok. I teraz na szybciuka to zrobimy. Boom, 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 boom. No. I więcej nic nie ma. No. Może coś byłoby ukrytego, ale zgaduję, że już dawno by się pokazało, czy coś takiego. No ale tak to wyglądałoby. Tak wyglądałby cały podbój. Ja mówię, to jest coś takiego, że World Conquest jeszcze fajny, jeżeli to byłoby, nie wiem, byśmy już byli mega duzi, ale ja już w sumie omijam tego, ponieważ po prostu, uwierzcie mi, po pewnym czasie, kiedy robi się World Conquest na tych samych modach, to jest prawie to samo, plus po prostu, no, to jest trochę to strata czasu, bo robią odcinki, a wy też ich zbytnio nie chcecie oglądać. To jest taka prawda. Musicie sami spojrzeć w swoje oczy, że takie, że no nie, no, też nie oglądacie tych odcinków, bo to jest co odcinek coś przejmowanie i to nie jest zbytnio ciekawego. Okej, więc na tym kończę. Wydaje mi się, że jeszcze jest aktualne to jest trochę overpower, ale takie overpower w sumie w dobrym znaczeniu tego, że się fajnie w to gra. No, zobaczymy, co przyniesie nam przyszłość. Pozdrawiam, Trevor. No to, cześć.